stoki ocalone, bo uwaga, pan prezydent lubi jeździć na nartach. Serio, fajnie, co nie? Szkoda, że głowa państwa nie lubi jeszcze chodzić do restauracji, do kina i na przykład na siłownię, bo też pewnie by je otworzyli. Ale lubi chyba top 5 Silesia Flash, bo właśnie otwieramy kolejne wydanie. Ale będzie w nim niestety sporo też o zamykaniu. Wojtek Żogolewski, zapraszam na program. Alleluja! Nie wszystko stracone. Ktoś przypomniał sobie po 10 miesiącach w tym kraju, że są też inni chorzy i oczekujący pomocy od służby zdrowia niż tylko pacjenci z koronawirusem. Oczywiście nic tym ostatnim nie ujmując. Cóż to za nagły zwrot akcji w sprawie koronawirusa? I to w momencie, kiedy w Polsce pękła magiczna bariera miliona zakażeń. Otóż szpitale w naszym regionie będą się odmrażały. Nie, nie. Nie to, żeby im zabrakło kasy na ogrzewanie i kaloryfery zamarzły. Chociaż walka z pandemią drenuje budżety. Ale chodzi o łóżka, które do tej pory zarezerwowane były tylko dla chorych na COVID-19. Teraz już nie będą, bo ruszają szpitale tymczasowe, a te tylko w województwie śląskim mają w krótkim stosunkowo czasie odmrozić właśnie około 700 miejsc w różnych placówkach. Miejsc, na które czekają pacjenci nie COVID-owi. Te placówki, które do końca listopada, czy też do początku grudnia miały stworzyć dodatkowe łóżka COVID-owe, a mówimy na przykład o szpitalach w Cieszynie, w Reptach, w Jastrzębiu, czy w Orzeszu, one już nie muszą tworzyć tych dodatkowych miejsc i podobnie nie zostają wydawane decyzje wojewody na tworzenie kolejnych miejsc. Cały czas staraliśmy się przyjmować w czasie epidemii tych innych pacjentów. Teraz to będzie o tyle łatwiejsze, że wracamy do normalnego funkcjonowania zarówno bloku operacyjnego, jak i tych oddziałów tak zwanych zabiegowych. I myślę, że będzie to z korzyścią dla tych innych pacjentów. Szpitale się otwierają, a browar chcieli zamknąć, ale nie przez COVID, a przez to, że jego właścicielowi, gigantowi w tej branży, nie do końca się opłacało produkować kraftowe piwa, ale opłaci się komu innemu. Browar zamkowy w Cieszynie ocaleje i złote z pianką lać dalej się będzie w województwie śląskim, bo zakład przejmie nowy inwestor. Mowa o firmie Felix Investments, należącej do znanej rodziny Ledów. Nieoficjalnie mówi się, że piwny nabytek ma kosztować grubo ponad 10 milionów złotych. Dobrze by było, żeby tu coś robili, no panie, wszystko pozamykać, co to najlepiej zamknąć i nic, a tak to przynajmniej będą coś robić, no piwo będzie. Teraz jest dobry rynek na takie niszowe browary, na takie niszowe produkty, takie tradycyjne, więc wydaje mi się, że na pewno to będzie bardzo dobre, a poza tym zawsze to będzie jakiś jeszcze nasz produkt, a nie już tego kondominium zachodnioeuropejskiego, nie? Bardzo się cieszymy, że nabywcą browaru zamkowego w Cieszynie będzie firma lokalna ze Śląska Cieszyńskiego, firma rodzinna, która od lat działa w branży gastronomicznej i w branży turystycznej. Posiada też doświadczenie w piwowarstwie rzemieślniczym. Nie zamykamy się na jeden smak, tylko możemy dorzucać, co nam żywnie wpadnie do głowy. Jeśli chodzi o herbatę, możemy wrzucić. 3 porcje chmielu, żeby było bardzo aromatyczne, możemy. Jeśli ktoś ma ochotę śledzie wrzucić, możemy rzucić śledzie. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Małe browary nie muszą tego robić w setkach hektolitrów. Te przestrzenie, które mamy w tej chwili w browarze, które są otwarte dla publiczności, są wykorzystywane przez miasto Cieszyn przy okazji wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych. Na browarze odbywa się część kina na granicy, festiwalu teatralnego, wielu innych imprez, także planujemy taką samą współpracę z nowym właścicielem. Nie wszystko jednak od zamknięcia da się ocalić. Wkrótce śląskich zapałek już nie będzie. Swoje podwoje za kilka miesięcy zamyka czechowicka fabryka produkująca zapałki właśnie. Palacze przestaną mówić, że szlachta pali drewnem. Gorzej, że pracownicy przestaną robić to, co kochają, bo dla wielu z nich zapałczany interes to było po prostu całe życie. Tutaj umiera jakby historia, prawda? Myślę, że każdy mieszkaniec Czechowic, okolic, nawet Polski zna ten produkt. Nasi dziadkowie korzystali tak naprawdę z tego produktu i umrze rzeczywiście dusza tego procesu. W procesie likwidacji, tak jak mówiłam, który potrwa kilka miesięcy, będziemy przeprowadzali program zwolnień grupowych i wszystkie świadczenia, które pracownikom się należą i są zgodne z prawem, zostaną im zagwarantowane.
znowu ludzie właśnie bez pracy zostaną, a tam jakby nie było, to sporo ludzi też pracuje. No. To ja tu jestem od urodzenia, bo się urodziłem w Czechowicach i żyję tu kupę lat już. I to miasto już się tak zmieniło, że to po tym, co było, no to już praktycznie nie zostało nic. Zamykają fabrykę zapałek, mogliby też przy okazji zamknąć zwyrola, który pod Gliwicami robi sobie polowanie z wnykami. Kłusownik jest nieuchwytny jak widmo i co gorsza, giną zwierzęta, a co jeszcze gorsza, ma równie zwyrolskich naśladowców. To nie będzie dla nikogo miły widok, ostrzegamy. W Mysłowicach znaleziono w torbie psa obdartego ze skóry. Dołączamy się do apelu policji. Pomóżcie ludzką bestię namierzyć, bo za to, co zrobiła, musi odpowiedzieć. Zostaliśmy powiadomieni przez mieszkańca, że w wiacie śmietnikowej w reklamówce znalazł on truchło jakiegoś zwierzęcia. Na miejsce został wysłany policjant techniki kryminalistycznej. Wstępne oględziny wykazały, że jest to bardzo dokładnie oskurowane truchło lisa. No, truchło to zostało zabezpieczone do dalszych badań, które pozwolą nam określić, w jakim kierunku mamy prowadzić dalej to postępowanie. Pies nie wrócił, w związku z tym rozpoczęły się poszukiwania. No, niestety zakończone tragicznie. Zwierzę to 9-letni owczarek niemiecki, pupil dzieci tego jego właściciela. Dzieci przeżyły to najbardziej, śmierć tego zwierzęcia. Policjanci rozpoczęli proces śledczy. Oczywiście zabezpieczono pewne ślady. Niestety, ale większość spraw związanych z kłusownictwem jest umarzana z powodu braku dowodów, jakichkolwiek dowodów. Problem jest, bo jest on już od paru lat i z tego, co ja wiem, jeszcze się nie udało u kłusownika, który na tym terenie przebywa, złapać. Nikt tam nic jeszcze na niego nie znalazł. Na sam koniec coś ku pokrzepieniu serc. W Katowicach ruszyły przygotowania do tegorocznej edycji Wigilii dla Samotnych. To ta, która była rokrocznie organizowana najpierw w hali Kapelusz, a potem przez lata w hali MCK. Ale w hali ruszył. Tyle tylko, że szpital tymczasowy dla chorych na COVID. A Wigilia w tym roku będzie, jak wszystko w tym kraju, zdalne i na dowóz. Wigilia dla samotnych to największa tego typu wieczerza dla potrzebujących. Corocznie przy jednym stole łączy prawie 3000 osób z naszego regionu. Sytuacja epidemiczna nie pozwala na organizację podobnego wydarzenia. Organizator, czyli Fundacja Wolne Miejsce, znalazła jednak rozwiązanie. Stąd ten pomysł na to, aby podobnie jak to było na wiosnę przy okazji śniadania wielkanocnego dowieźć jedzenie do tych wszystkich osób, które są samotne, do tych wszystkich osób, które są uboższe, których nie stać na to, żeby samemu stworzyć właśnie tę magię święta Bożego Narodzenia. I chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw. Inicjatywa Fundacji Wolne Miejsce, która powstała w Katowicach, promieniuje na całą metropolię. To jest ten przykład metropolitalnej współpracy. 14 miast Śląska i Zagłębia będzie razem realizować ten projekt, by dostarczyć jedzenie potrzebującym. Również sama metropolia angażuje się w wynajęcie sprzętu, w dostarczenie samochodów, które rozwiążą. Poprzez naszych wolontariuszy dowieziemy każdej osobie, która od 5 grudnia do 20 zadzwoni do nas pod specjalne podane telefony i tak zwane infolinie. Inny telefon jest dla Śląska, inny dla Zagłębia. I do tych wszystkich osób, które podadzą swój adres i ilości, które potrzebują tych pakietów wigilijnych, nasi wolontariusze w dzień wigilijny dowiozą właśnie taką piękną paczkę. W setkach kilogramów liczymy karpie, czy śledzie, czy chociażby warzywa, które są potrzebne do tego, żeby zrobić pyszne świąteczne sałatki. Cały czas jest okazja do tego, żeby tę listę zakupową, którą publikujemy na profilu naszej fundacji na www.facebook.com/wolnemiejsce, żeby przejrzeć tą listę i zobaczyć, który z elementów mógłby stać się darem, prezentem od państwa, czy to prywatnym, czy firmowym. Tak więc Wigilia będzie, ale na dowóz. Wolontariusze poszukiwani, więc jeśli 24 grudnia macie chwilę, to informacji jak pomóc szukajcie na stronie telewizji TVS i na Facebooku Fundacji Wolne Miejsce. A nas szukajcie za tydzień w swoich telewizorach. Kolejne wydanie Top 5 Silesia Flash w niedzielę o 19:50. Do kolacji polecał się jak zawsze Wojtek Żogolewski.